trzy, ale jeszcze trzy. A trzy. Trzy. Proszę. Trzy. 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 Tak, tak, trzy. Druk numer 3 w sprawie przywrócenia w strukturze zarządu infrastruktury komunalnej i transportu działającemu pracy z dzielnicami. Paragraf 1 odnosi się do prezydenta Gestaka z powodami przywrócenia w strukturze zarządu infrastruktury komunalnej i transportu działającemu pracy z dzielnicami. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uzasadnienia. Likwidacja działu współpracy z dzielnicami odbierana jest przez większość radnych jako dalsza marginalizacja miejsca i roli dzielnic, pomoc w samorządowym zarządzaniu miastem. Dziękuję bardzo. Pani Wyszyńska, pani Bittner. To jest bardzo dobry projekt uchwały. To jest skandaliczna historia, że zlikwidowano, widzicie, ten dział współpracy z dzielnicami. To jest po prostu jakby dalsza koncepcja miasta na degradację dzielnic jako takich. I musimy naprawdę poruszyć nawet radnych naszego terenu miejskich, żeby po prostu wsparli to w Radzie Miasta. Każdemu radnemu miejskiemu trzeba ten projekt uchwały do ręki. Na chwileczkę wejść słowo. Została złożona interpelacja pani przez Magdę Basarę, wrócę do pana miasta. Prezydent odpowiedział o tę interpelację w sprawie likwidacji dzielnic i ta odpowiedź jest nawet wczoraj się właśnie przyszło. Ale co odpowiedział? Tak, no jestem. Wymaga jednak, iż realizacja zadań dzielnic w znacznej mierze
uwarunkowana jest dużym poziomem środków inwestycyjnych realizowanych przez ZIP. Aktualnie proporcja. Aktualnie proporcja środków inwestycyjnych bieżących w darze powiązane wynosi 57% do 43%. Gdy w całości zadań gminie przyjęto zasadę 35-65. Większość wskazanych zadań dla dzielnic ma charakter typowo remontowy. Równocześnie wiele dzielnic nie posiada przygotowanych zadań inwestycyjnych. Z powodu jednostka będzie prowadziła ciągły monitoring podejmowanych uchwał rad dzielnic i stale współpracowała z zarządami dzielnic w celu realizacji planu na rok 2013. Dodatkowo aktualnie prowadzone są analizy stanu zaawansowania zadań dzielnic na podstawie podjętych dotychczas uchwał. Pozwoli to na podjęcie kroków mających na celu zminimalizowanie ewentualnych zagrożeń. Prezydent miasta Jacek Mokrowski. No więc ja jeszcze mogę dodać, że bardzo bym prosiła, jak podejmiemy pozytywnie tą uchwałę, żeby rozesłać do innych dzielnic, żeby nas poparli w tej uchwale. No. Że chcemy, żeby to nie tylko było w dzielnicy pierwszej, tylko żeby może inne dzielnice się dołączą do tego. Bo polityka miasta jest taka, że ograniczają nam środki na remonty, na wszystkie inne zadania i potem usuwają inspektorów, no bo jest mniej środków, no to w związku z czym trzeba zreorganizować, prawda, obsługę jakby tego. A to jest, uważam, że to jest sprawa zasadnicza, bo inspektor przydzielony do dzielnicy w Mikicie, do współpracy z dzielnicą, znał problemy dzielnicy, był na bieżąco, jeździł w teren, znał każdą dziurę. Jak się zgłaszało z tego inspektora różne rzeczy, to on po prostu dokładnie wiedział, o czym się z nim rozmawia. Dobrze, kierujemy do tak, i do radnych naszego terenu miejskich. Żeby to nie był głos jednej radnej pani Masary, która jest była samorządowcem dzielnicowym i wie, o co chodzi, tylko żeby wszyscy radni się w to zaangażowali, nie tylko ona jedna. Na ile się zaangażują, zobaczymy. Ja jestem radnym trzeciej dzielnicy. Przyznam się, że jest to bardzo ciekawy temat i bardzo też właśnie poproszę o przesłanie do trzeciej dzielnicy, bo mamy we wtorek sesję, więc chętnie byśmy na ten temat dyskutowali. Dziękuję bardzo. Ja chciałam podziękować bardzo serdecznie panu Jackowi, że jako jeden przemyślał o tej uchwale. Jako komisja, jako przewodniczący komisji. Miesiąc temu, może państwo nie pamiętacie, ale miesiąc temu na początku dyskusji, w trakcie omawiania punktu spraw zarządu zapytałem pana Krzyszkowskiego, jakie kroki zarząd podjął albo zamierza podjąć w sprawie likwidacji dzielnic. My już o tym wiedzieliśmy, że likwidacja działu współpracy z dzielnicami będzie została podjęta od 15 kwietnia i pytałem właśnie, jakie zarząd podjął, zamierza podjąć krok. Nie otrzymałem jednoznacznej decyzji, a wręcz przeciwnie, pan Krzysztof stwierdził, że mamy to nasza reakcja, czy nasze stanowisko to jest niejako na puszczy. Nie wiem, czy wołanie na puszczy, czy mówienie na puszczy. Na puszczy na pewno było takie określenie. I chciałbym właśnie w konfrontacji z tym wnioskiem pana Balcewicza wykazać jakąś nadzwyczajną taką niechęć zarządu przewodniczącego do podjęcia decyzji działania w tak istotnej i ważnej sprawie. Dochodzi do likwidacji działu współpracy. A kilka tygodni temu pan przewodniczący Krzyszkowski w imieniu całego zarządu, że mamy do czynienia z czymś na puszczy. Zamiast powiedzieć, proszę państwa, przygotowaliśmy jedno stanowisko, drugie, przeprowadziłem szereg rozmów z jednym radnym, z drugim, z dyrektorem ZIP-u, z zastępcą prezydenta. Nie usłyszeliśmy takiej ani deklaracji, ani takich zapewnień. W świetle powyższego uważam, że z całą mocą, z pełnym szacunkiem należy poprzeć uchwałę przygotowaną przez pana Balcewicza i w zasadzie należy poprzeć istnienie w ramach przywrócenia w ramach ZIP-u komórki niespecjalizowanej, bardzo kompetentnej, podkreślę, jak wymaga to, co powiedziała pani Wyszyńska, komórki działu współpracy z dzielnicami. Dziękuję. Pan chciał od razu powiedzieć, że są
współpraca z Radnymi Miasta przynosi efekty tego typu, że są odpowiedzi prezydenta. W przypadku naszej uchwały będzie odpowiedź prezydenta na nasze stanowisko. Czy przynosi się wczesnego głosowania zadań dzielnicy? Tutaj już mamy odpowiedź, że za będzie jeszcze jakaś inna odpowiedź prezydenta. Ci, którzy są z ulicy Pierwszej, radni miejscy, cały czas współpracują, a co jest przynajmniej dwa razy w tygodniu, czyli składała zaraz rzadziej. Pan Starowy też jest. Nie, ale chodzi jest o to, żeby oni wspólnie wystąpili, nie przez Radę Miasta, ale jednocześnie możemy podejmować takie uchwały pokazujące to nasze niezadowolenie z tego, mogę powiedzieć, że nasze po prostu jednostki, które współpracują z nami. Proszę Państwa, ja mam bardzo częste kontakty z racji tego urzędu, który, że tak powiem, piastuje tutaj wyboru Państwa z odpowiednimi czynnikami, z odpowiednimi inspektorami. Na razie ja nie widzę jakichś takich wielkich problemów. Wręcz przeciwnie, tutaj ostatnie kontakty były nawet jeszcze bardziej owocne. Szybkość zadziałania. Oczywiście Jacek ma tutaj, pan Jacek ma rację, na pewno trzeba o tym mówić, pisać, ale wydaje mi się, że jakichś problemów większych w tej materii nie widzę. W materii kontaktów, korespondencji, w działaniu. Uważam, że się praktycznie nic nie zmieniło na gorsze. To takie moje spostrzeżenie mnie tutaj z tej działki infrastruktury i architektury. Dziękuję. Ja jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, że w tej chwili spotkania w sprawie zieleni organizuje Wydział Ochrony Środowiska i zostaje zapraszany na to. Natomiast nie organizuje wjazd taki jak były, tylko Wydział Ochrony Środowiska, dlatego też po rozmowie z panią Chorobak doszliśmy do wniosku, żeby razem z panią Chorobak, żeby napisać do Wydziału Ochrony Środowiska, żeby proszę o was na komisję. No to tyle, co można pewnie prostować, żeby wszyscy były jakoś uwzględniane w odjazdach. Teraz w czwartek, dzisiaj, prawda, był odjazd dotyczący wycinki drzew. Dzięki współpracy z wieśmi udało się te drzewa jakoś przekazać. Ja jutro się jeszcze spotykam z panią Chorobak. No to trzeba były wnioskowane już kilka razy i zakwalifikowały się. Ja ci też trzeba sobie te chwili, które w zeszłym roku byliśmy tam z Barasem, prawda? I wreszcie zostały zakwalifikowane. To nie jest tak jak dobrze, jak nie wiem, ale chcielibyśmy uczestniczyć w tym, nie tylko na zasadzie telefonicznej, ale i fizycznej. Przyjęcie projektu 19. 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